Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek. Wspaniali ludzie, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądali, a także o jakiej porze dnia i nocy. Witam Was na codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz przejdziemy do szczegółów. Dzisiaj nie ma za dużo informacji, także powinien ten odcinek być dosyć krótki. Cena Bitcoina wynosi 21 164 dolary i 55 centów po spadku o 7,19% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o 14,35%. Natomiast jeżeli chodzi o cenę Ethera, to wynosi ona 1638 dolarów i 50 centów po spadku o 9,76% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o 17,87%. Teraz sobie zobaczymy na wykres Bitcoina. Tutaj mamy wykres dzienny, no i widzimy, że tutaj kurs Bitcoina miał problem z przebiciem 100-dniowej średniej kroczącej, no i tutaj wybił się z tego kanału wzrostowego w dół, no i teraz zatrzymał się na tej linii trendu wzrostowego, tej krótkoterminowej linii, no i zobaczymy, jak to będzie dalej. Jeżeli by przebił tą linię tutaj trendu wzrostowego, no to naprawdę by było tutaj nieciekawie, no i sugerowałoby dalsze spadki, no ale być może ta linia trendu tutaj zatrzyma jego kurs, chociaż tak jak Wam tutaj podkreślałem cały czas praktycznie w sierpniu, że tutaj właśnie pod koniec sierpnia jest ten nawis tych 140 tysięcy bitcoinów z MT Goxa, no i tak jak mówiłem, instytucje będą chciały zapewne wykorzystać to, żeby zakupić bitcoina taniej, tak, no bo po co przepłacać. Także zobaczymy, jeszcze nadchodzi ten demerge, gdzie tutaj też no, duża część analityków zapowiada, że ten kurs będzie spadał Ethera. No, jeżeli spadnie oczywiście dużo teraz, tak jak teraz spada dużo wcześniej, no to już po demerge'u nie będzie miał za bardzo z czego spadać. No ale zobaczymy, jak to będzie. No i teraz przejrzymy sobie na wykres tygodniowy. No i widzimy, że tutaj ponownie jesteśmy, znaczy przebiliśmy tą 200-tygodniową średnią kroczącą, no i mamy teraz dwa dni, czyli sobotę i niedzielę, żeby kurs tutaj się odrobił, tak, i zamknął powyżej tej średniej kroczącej, chociaż mi osobiście nie wydaje się to zbyt realne, no ale wiecie, na rynku wszystko jest możliwe, także zobaczymy, no i w poniedziałek rano będziemy już wiedzieli, czy zamknęliśmy się tutaj poniżej tej 200-tygodniowej średniej kroczącej po raz drugi, tak, bo tu mieliśmy 6 tygodni, byliśmy poniżej, tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak, 6 tygodni byliśmy poniżej, później byliśmy 3 tygodnie powyżej tej średniej kroczącej, no i teraz pytanie, czy będziemy znowu drugi raz poniżej tej średniej kroczącej, co oczywiście było, jak zwykle, pierwszy raz w historii by się zdarzyło. No ale kilka rzeczy już tu się zdarzyło pierwszy raz w historii, także nie byłoby to niczym nowym. Dobra, idziemy dalej. Indeks Fear & Greed wynosi obecnie 29 punktów i spadł od wczoraj o 4 punkty. Także tutaj wróciliśmy w ten poziom strachu, no i przebywamy w poziomie strachu cały czas. No i zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. No tutaj jak sobie spojrzymy na ten taki, no to w sumie tutaj są te średnie zakresy, także zobaczymy, jak to będzie dalej. Jeżeli przejdziemy na kryptobomble, no to widzimy, że praktycznie znowu jest ogromna przewaga tych tokenów spadających. No i tutaj prym wiedzie, czekajcie, prym wiedzie HEX ze spadkiem o ponad 14%. Drugi jest Ethereum Classic ze spadkiem ponad 11%. No i na trzecim miejscu tu chyba jest Chiliz, jeżeli dobrze widzę, ze spadkiem o 10%. Natomiast jeżeli chodzi o tokeny wzrostowe, no tutaj TWT wiedzie prym ze wzrostem o ponad 8%. Następnie jest XCN ze wzrostem o ponad 5%. No i na trzecim miejscu tutaj Celsius ze wzrostem o ponad 4%. Dobra, a teraz przechodzimy sobie już do tutaj wiadomości. No i widzimy, że
zdobywca Oscara Anthony Hopkins wprowadza na rynek kolekcję NFT przedstawiającą jego pracę. No i we wrześniu on wprowadzi swoją pierwszą kolekcję NFT na OpenSea. Kolekcja będzie przedstawiać jego dotychczasową twórczość jako aktora. No i zdobywca Oscara nazwał NFT pustym płótnem do tworzenia sztuki w nowym formacie. Kolejną informacją jest taką, że Mercado Libre w Brazylii wprowadza program lojalnościowy tutaj ze swoją kryptowalutą Mercado Coin. No i ogłosiło właśnie Mercado Libre uruchomienie własnej kryptowaluty Mercado Coin, którą klienci będą mogli zarobić jako cashback przy dokonywaniu zakupów na platformie. No i klienci będą mogli używać ten Mercado Coin do zakupu kolejnych towarów lub handlować nim wyłącznie w dziale usług finansowych firmy Mercado Pago. Monety będą początkowo wyceniane na 10 centów za sztukę i będą dostępne tylko dla 500 tysięcy klientów. Tutaj widzimy, że Gnosis Safe rozda 50 milionów tokenów Safe. No i Gnosis Safe ogłosił w czwartek plany airdropu 50 milionów tokenów Safe do 1000 portfeli Safe. Tutaj właśnie widzimy, że Safe udostępnił arkusz kalkulacyjny zawierający ponad 45 tysięcy kwalifikujących się adresów Ethereum. No i do tego dropa kwalifikują się użytkownicy, którzy stworzyli swój adres przed 9 lutym 2022 roku. Tu mamy ciekawą informację. BitBoy składa pozew przeciwko innemu influencerowi. No i tutaj określa swój stan emocjonalny jako kruchy. No i tutaj widzimy, że Ben Armstrong aka BitBoy pozwał Erlinga Mengshoela o zniesławienie i wywołanie rozstroju emocjonalnego. No i ten Mengshoel wielokrotnie nazywał BitBoya draniem w jednych z jego filmów na YouTube. No i Armstrong twierdzi, że to pozostawiło go w kruchym stanie emocjonalnym. No i słuchajcie, tutaj jest ciekawa taka informacja, tylko jeszcze, kurczę, nie mogę sobie zaznaczyć dwóch tutaj kawałków tekstu. No i tutaj właśnie tutaj ten youtuber, nazwisko którego czytałem, ale on jest znany jako Atozi, tak podważył uczciwość, wiarygodność i rzetelność Armstronga, a następnie nazwał go draniem, tak, draniem z YouTube'a, no bo tutaj chodziło o promocję Armstronga dotyczącą tokenu Pump, no i doszedł on do wniosku, że Pump to oszustwo, no i to właśnie tą sprawę przedstawił w swoim filmiku z 9 listopada 2021 roku zatytułowanym This YouTuber Scams His Fans BitBoy Crypto. No i słuchajcie, tutaj widzimy, że to jest wielki biznes, tak naprawdę właśnie taki kanał na YouTubie, szczególnie właśnie angielskojęzyczny o takich zasięgach jak prowadzi BitBoy Crypto. No bo widzimy, że promocja kryptowalut NFT i innych projektów związanych z blockchainem to wielki biznes. Według cennika rzekomo pochodzącego od Bena Armstronga, influencer, czyli właśnie ten BitBoy, pobiera 35 tysięcy dolarów za dedykowaną recenzję. Wzmianka znowu na livestreamie to 20 tysięcy dolarów, no i wywiad na YouTube to jest 40 tysięcy dolarów. Także zobaczcie, no tutaj powiedzmy przedstawi chociaż jedną recenzję w miesiącu, tutaj coś wspomni o projekcie na live streamie, no i nagra jeden wywiad na YouTubie i już jest 100 tysięcy dolarów za miesiąc, także no naprawdę tutaj jest duży, no wielki biznes, tak jak oni napisali, no z tym że trzeba przyznać, że ten BitBoy ma tutaj no naprawdę bardzo duży zasięg, no i tu jak widzimy głównie jego odbiorcy są ze Stanów Zjednoczonych, no wiadomo, że w Stanach też za takie usługi są inne ceny. Dobra, lecimy dalej, widzimy, że kolejny stablecoin idzie w ślady Terry USD, czyli UST, no i HUSD stracił swój PEG. No i tutaj
Widzimy, że stablecoin, którego cena powinna być utrzymywana w stosunku 1 do 1 do dolara amerykańskiego, stracił w czwartek blisko 15% swojej wartości. No i HUSD to token ERC20 wydany na blockchainie Ethereum przez Stable Universal z siedzibą w Hongkongu. No i był on przedstawiany przez nią jako bezpieczna, stabilna kryptowaluta łącząca stabilność dolara amerykańskiego z wydajnością technologii blockchain. No a tutaj widzimy, że pomimo tego, że nie wiadomo, co spowodowało oderwanie od PEGu, no to platforma Huobi Global, która uczestniczyła w uruchomieniu HUSD w 2019 roku, wydała komunikat informujący o tym, iż jest świadoma problemów, jakie się pojawiły. Tutaj mamy analizę, że Bitcoin ostro spada poniżej 22 tysięcy i ponownie testuje rosnące wsparcie. To mniej więcej jest to, co ja Wam tutaj pokazywałem na początku. Tutaj mamy te wykresy. No i widzimy tutaj, że oni mówią, że jeżeli tutaj przebije ten kanał, no to może to doprowadzić do nowych dołków. No ale tutaj również twierdzą, że Bitcoin spadł z powrotem do poziomu wsparcia przy zniesieniu 0,5 Fibonacciego na 21 400 i się odbił. No, a najbardziej prawdopodobny scenariusz dla przyszłego trendu jest taki, że Bitcoin będzie teraz spadał w fali B przed kolejną ewentualną korektą. No i tutaj mówią, że najbardziej prawdopodobny długoterminowy scenariusz liczby fal nadal sugeruje, że dno zostało już osiągnięte. Kolejna informacja tutaj o Bitcoinie jest taka, że Bitcoin runął o 4000 dolarów, no i Bitcoin spada najszybciej od połowy czerwca i tutaj widzimy, że kurs Bitcoina spadł w trakcie piątkowego handlu o ponad 1900 dolarów, co stanowi przeszło 8% spadek, no i powiększa w ten sposób zasięg trwającej od poniedziałku tej spadków do niemal 4000 dolarów, to jest blisko 16%. No i na uwagę zasługuje fakt, że ta wyprzedaż jest największym dziennym spadkiem Bitcoina od 16 czerwca bieżącego roku. No i to też sprawiło, że Bitcoin osunął się poniżej 21 400 dolarów, pokonując przy tym linię tendencji wzrostowej, będącą dolnym ograniczeniem trwającej od połowy czerwca tego równoległego kanału wzrostowego. No i jeżeli spadki będą kontynuowane, no to notowania Bitcoina mogą powrócić nawet w rejon 19 000 dolarów, co byłoby najniższym poziomem od połowy lipca. No a tutaj mamy też właśnie informację związaną tutaj z graniem na dźwigni. No i widzimy, że zgodnie z danymi opublikowanymi niedawno przez Glassnode, gwałtowne spadki w ciągu ostatnich 24 godzin doprowadziły do likwidacji pozycji o łącznej wartości przekraczającej 550 milionów dolarów. Najwięcej, bo aż 201 milionów dolarów dotyczyło likwidacji pozycji na Bitcoinie, a drugie miejsce w rankingu należy do Ethera, który przyniósł tam stratę czy też likwidację rzędu 132 milionów dolarów. No i przytłaczająca większość zlikwidowanych pozycji dotyczyła oczywiście longów. No i oni tutaj podsumowują, że te straty wynikały w głównej mierze z zapowiedzi Fedu o kontynuowaniu podnoszenia stóp procentowych. No i to doprowadziło do utraty wsparcia przez główne kryptowaluty i do spadków do najniższych poziomów od początku sierpnia. No i ostatnią informacją tutaj, którą przygotowałem na dzisiaj, jest to, że firma wydobywająca bitcoiny sprzeda swoje koparki, aby spłacić część zadłużenia. No i tu widzimy, że spółka zajmująca się wydobyciem bitcoina, Stronghold, ogłosiła plany redukcji zadłużenia. Doszła ona do porozumienia z pożyczkodawcą New York Digital Investment Group oraz innym brokerem, w ramach którego zwróci 26 200 koparek kryptowalutowych w zamian za umorzenie części długu. No i również spadek ceny Bitcoina od szczytu z listopada 2021 roku o ponad 60% mocno dotknął górników Bitcoina. No i w efekcie niektórzy z nich zaczęli nawet sprzedawać część wykopanych Bitcoinów. Także dziękuję bardzo za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału. To wszystko, co miałem dla Was przygotowane na dzisiaj. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć!